Cześć, z tej strony Piotr, Pasieka na Skarpie. Jeżeli się nie mylę, to 30 marca 2024, sobota, przed świętami. Dzisiaj u nas, czyli w Gorzowie, ma być około 23-24 stopni. Powiem tak, teraz jest bardzo ciepło, a jest godzina 10 chyba. Więc co dzisiaj mam w planach? W planach mam, ze względu na to, że jest fajna pogoda, powymieniać te rozpadające się, może się nie rozpadają jeszcze, ale powymieniać te korpusy. Te rodzinki tutaj, chyba tylko jedna, dostała ciasto to z ziołami, a te mają jeszcze ciasto to, już nie pamiętam, ale dawno było podawane. I tak w narożniczkach jeszcze ciutkę zostało. Więc chcę też przy okazji zobaczyć, jak to z pokarmem, chociaż no już teraz ma być ciepło, wszystko kwitnie, ale okej, sprawdzić trzeba. Do roboty. Więc tak też nie zamierzam tutaj, tak jak co niektórzy, a to wszystkim są tacy, co komentarze walą, że za dużo ramek, głód i tak dalej. No w sumie wczoraj oglądałem gromadzeń, Pasiekę, dobrze chłopak powiedział, każdy ma inny region, każdy inaczej gospodarzy i inaczej ktoś, jeżeli ma, stoi ponad 100 uli, a inaczej jeżeli ktoś ma 10, może sobie na wiele pozwalać. Jak ja mam ileś pasiek po lasach, też nie jestem w stanie jeździć zawsze tak, jakby się chciało. No dobra. Te pszczółki tutaj na tej pasiece, podejrzewam, że matki będą do wymiany, bo one tu zawsze były ostre. O, tu rodzinka jakaś, słabiaczek. Nawet nie pamiętam, kiedy tu zaglądałem. Szału to tutaj nie będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, tu na siódmej też trochę. Uliczki obsiadają, więc tu ja po prostu tu no i tak muszę poprzekładać, więc sobie sprawdzę sobie co jest i tyle. Nie będę tutaj nic im zabierał, nic im dodawał. Tu pierzgi, nie wiem, czy se składają, chyba składają sobie, więc to po prostu nic nie robię, zostawiam. Ja nawet nie pamiętam, czy tu przegląd robiłem. Nie no, chyba musiałem. Przynajmniej wgląd. Suchutko. Takie pokitowane te ramki, że nawet ciężko cokolwiek tu wsadzić. Co tutaj mają? No tu pierzgownia i jakiś nakrop. O, sypie się. Także sorry, nie będę nic tu obracał, bo się sypie strasznie ten pierzga, co ja mówię. Sypie się wosk. Tfu, kurczę. Coś mi tu dzisiaj słowotok mam zły. Sypie się pyłek. Ta jest jakaś ciężka. No, nawet tutaj trochę jeszcze jest starego pokarmu. Jest nakrop, jest trochę o, już żądło zostawiła.
i z drugiej strony mamy to samo, czyli jest, myślę, że w trzech czwartych, a matkę miałem patrzeć. Nawet się nie przygotowałem, bo nie wiem, jak tutaj, co tutaj z matką jest, jaka tu matka jest, no ale okej. Widzę, że noszą żółty pyłek, biały pyłek tu. Ta też trochę ciężkawa, więc pewnie cała zaczerwiona. Tak, dokładnie. No nie wiem, czy tam widać, czy nie widać. Nie chcę tutaj aż tak kręcić, bo szkoda tego znoszonego pyłku. Też tak jak ostatnio gdzieś na którejś pasiece, już nie pamiętam gdzie, ładnie pachnie, kwiatowo pachnie. Więc muszę trochę tego propolisu chociaż trochę zebrać, bo się skleją korpusy. Także no tak jak u mnie, no ja może na następny sezon inaczej będę rodzinki prowadził. Spróbuję takiego klonowego miodu. Trzecia ramka jest tak samo. Z dwóch stron widać, że się po prostu gdzieś tam już powygryzały częściowo. Jedzenia nie mają tu jakoś za dużo. Trochę tego nakropu wszędzie jest. Więc może się pokuszę, żeby im to ciasto z ziołami, którego nie dostały, żeby im tu dać. To były trzecia ramka z czerwiem. Ta jest najcięższa z tych wszystkich. Matuli jeszcze nie widziałem, tu pierzgi trochę sobie naniosły. Także jak się to powygryza, no to będzie akurat tyle pszczoły, żeby zaczęły coś nosić. Bo tutaj też są pola trochę dalej, ale są. Czwarta z czerwiem. Tutaj zakładam, że już czerwiu nie będzie chyba. Tu pyłek sobie składają. Ale matki w sumie nie zauważyłem gdzieś. No to tutaj pierzgownia. Nie widzę, żeby mi gdzieś tutaj budowały. No to jeszcze jakiś stary pokarm jest. Nie widzę, żeby mi tutaj budowały trutowo, ale dostaną. Ja trutni nie wycinam w ogóle, bo dwa ostatnie sezony sprawdzałem i w moim przypadku nie było w ogóle żadnej warozy pod zasklepem i sprawdzałem w świeżym wosku i tam nawet dwu czy trzykrotnie przeczerwionym i nie widziałem, więc moim zdaniem nie ma sensu.
No dobra, tyle. Tyle tutaj w tym ulu mojej pracy. Słuchajcie, więcej nie nagrywam, bo 10 minut. Szkoda mi po prostu dzisiaj czasu. Szkoda mi dzisiaj czasu, bo chcę dzisiaj poprzekładać z 20 parę uli na różnych pasiekach, więc może jeszcze z jednej pasieki może jeszcze też nagram, jak tam wygląda. U mnie wszystkie te rodzinki chyba takie podobne. Nie mam jakichś wybitnie silnych. Czy dobrze, czy niedobrze? Nie wiem. Tak jak mówiłem, na następny sezon spróbuję się przygotować inaczej. Spróbować trochę tych klonowych miodów. Tak myślałem w zeszłym sezonie o tym, ale... Tak jak już mówiłem, w zeszłym sezonie też nastawiam się trochę, dlatego tych uli mam coraz więcej, tych odkładów będzie dużo, dużo w tym roku, bo też się spróbuję się trochę z większą ilością nastawić na sprzedaż odkładów, więc tyle. No dlatego też te zakupy więcej, po prostu dennic więcej korpusów, no i w sumie i tyle. Dobra. Trzymajcie się. No może wesołych świąt to nie, bo będę wrzucał dopiero we wtorek, ale z grzeczności wesołych świąt. Fajnie, moja córa z Wrocławia przyjechała. Jutro dojedzie jej partner z pieskiem, więc ognisko dzisiaj robimy, bo cieplutko, więc ja to tam siedzieć przy stole aż tak nie lubię, więc ognisko, jakaś kiełbasa, no oczywiście jakaś sałatka, coś tam jest, jak to tam tradycyjnie, żurek oczywiście. Myślę, że z jedzeniem to już większość nawet moich znajomych, już nikt nie chce przesadzać, nawet czasami wolą pizzę zrobić niż... Nie no, żurek to wszędzie powinien być, żeby tej tradycji trochę było, ale reszta jak dla mnie. Jakieś ciasto do kawy i tyle. Dobra, jeszcze raz zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. Ciepło to chyba w całej Polsce, więc dzisiaj chyba prawie każdy pszczelarz wykorzystuje pogodę do pracy. Trzymajcie się.